3C273 jest kwazarem, który znajduje się w Gwiazdozbiorze Panny. Najogólniej mówiąc, kwazarami nazywamy obiekty, które przypominają gwiazdę, ale generują przeogromne ilości promieniowania elektromagnetycznego w aktywnych jądrach galaktyk. 3C273 był pierwszym kwazarem, jaki udało się zidentyfikować. Jest też jednym z najlepiej poznanych. Jest ku temu dobry powód. Jest jednym z najbliższych. Większość kwazarów znajduje się ponad 3 miliardy lat świetlnych od nas. Dokładnie mówiąc, 3C273 oddalony jest około 2,5 miliarda lat świetlnych. Co ciekawe, astroamatorzy mogą go oglądać przez swoje teleskopy. De facto jest to najdalszy obiekt we wszechświecie, jaki mogą oglądać. Bowiem pomimo iż kwazar ten jest położony od nas bardzo daleko, jest też niesłychanie jasny. 2 biliony razy jaśniejszy od Słońca. 100 razy jaśniejszy od całej naszej galaktyki. Słowami trudno ująć, o jakiej skali jasności mowa, więc posłużę się przykładem. Gdyby 3C273 był położony 33 lata świetlne od nas, świeciłby tak jasno jak nasze Słońce. Można by wtedy opalać się w nocy. Paradoksalnie, kwazary, czyli najjaśniejsze obiekty we wszechświecie, to czarne dziury. Obiekty, z których nic, nawet światło, nie może uciec. To, co widzimy, to materia, która spada na ciemną gwiazdę, emitując jednocześnie światło. A spada bardzo dużo. Kwazar ten ma masę około 886 milionów Słońc. Co ciekawe, oddala się od nas z prędkością 14% prędkości światła. Gdyby kwazar 3C273 znajdował się w naszym kosmicznym sąsiedztwie, to nie tylko życie by nie powstało, ale także wiele gwiazd i planet. Dlatego zatem dobrze, że możemy podziwiać jego piękno z daleka.